Hejka! Słuchajcie, w wolne dni to najczęściej śpię bardzo długo. Tak, gdzieś do 10, 11, a czasami zdarza się, że do 12. Ale dzisiaj trzeba wstawać, bo trzeba się przygotowywać do Sylwestra! Pieski, wstajemy! O, się nie wstajesz? No, chyba jeszcze chcą sobie trochę poleżeć. I najczęściej właśnie śpię z piskami w moim pokoju. To są takie słodziaki. I kto lubi Sylwestra, niech da łapkę do góry. Ja uwielbiam. Okej, jestem już ubrana, teraz tylko ogarnąć włosy, umyć zęby, twarz, no i coś zjeść. I potem lecimy na sylwestrowe zakupy. So fresh, so new. Okej, słuchajcie, na początku myję zęby i będę musiała sobie zdjąć aparat. Zawsze kiedy myję zęby, to sobie go zdjęłam z takiego specjalnego pudełeczka. Teraz opłukuję. Okej, zęby już są dokładnie umyte i teraz dokładam aparat. Okej, a teraz czas na mycie twarzy i pamiętajcie, że to jest bardzo ważna rzecz. I ja na początku używam takiej pianki. I mycie twarzy, tak jak już mówiłam, bardzo ważna rzecz. I pamiętajcie, że nawet jeśli nic nie nakładacie żadnego makijażu, to warto ją myć rano i wieczorem. Dobra. Okej, teraz sobie wycieram twarz rzęsikiem papierowym, bo tak jest o wiele bardziej higienicznie. Mama mnie tego nauczyła. Dobra. A teraz nakładam krem Beta Skin, odpowiedni dla mojej cery. I słuchajcie, to nie jest żadne lokowanie, po prostu tych produktów używam na co dzień i je wam teraz pokazuję. Dobra, teraz nakładam soczewki. Ktoś był ciekawy, to używam soczewek Oasis. Są one dla mnie najlepsze i one są jednodniowe, więc po prostu na noc je zdejmuję i wyrzucam. Dobra, teraz już można założyć soczewki, ale przed tym jeszcze trzeba umyć ręce i tak samo wytrzeć je ręcznikiem papierowym. Okej, jestem gotowa, a teraz śniadanko i jedziemy. A few moments later. Słuchajcie, jak wiecie, mam chorobę lokomocyjną, więc przez tą drogę było mi strasznie niedobrze. Ale już jest trochę lepiej. Słuchajcie, jak zwykle tata i Marcelek poszli do fryzjera na ostatnią chwilę. Tak jest co roku. Przesunkę na Sylwestra. Tak, na ostatnią chwilę. Jak zawsze. Jak zawsze. To są dobra, bierzemy. Okej, słuchajcie, mam już tutaj takie talerzyki, takie rurki i serwetki. Papierowe rurki. Zobaczę zarazem. Tak, papierowe rurki. O jest. Jaki fajny balon w kształcie kuli disco. I jeszcze takie złote kubki. Super. Super, mega fajne. Konfetti zonzi! Yeah! Bo to będzie tak. Na dole dorośli będą mieć Sylwestra, a u góry, no i sali zabaw, dzieci. I sobie takie wystroje kupimy do was do pokoju i do salonu, nie? Tak, okej. Okay. Możemy śpiewać takie. Słuchajcie, właśnie wyszłam z Douglasa i kupiłam sobie perfumy, ale jakie, to dowiecie się. Tak bardziej pod koniec filmiku, oglądajcie. A teraz idziemy po jakieś fajne ubranko na Sylwestra. Okej, słuchajcie, mamy takie trzy stylówki, ale teraz którą wybrać? Tą sukienkę. Tak i komplet. To taka czarna sukienka. Jeśli jesteście ciekawi, co wybrałam, to oglądajcie filmik do końca. Idziemy, śnieżynka, puść nas, no chodź, chodź.
Dziewczynka, co jest? No. Idziemy! Halo! A, do domku, tam! Co jest? Ona się ogląda, czy my idziemy? Tak! O, proszę bardzo, lepiej idzie. Właśnie, Marz powiedziała swoje rzeczy i te zakupy były naprawdę mega udane. I teraz idziemy stroić pokój. Dokładnie. Okej. To były ręce. O. Ja, ale to jest ręce. Kłączek. Co to było? Idź się napij wody, idź. No tak. A Roxy już śpi. Już zdążyła iść i spać? Tak, cieszę się. A co kupiliście? Takie tam. Roxy tutaj śpi. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Brawo! 25. Jest w takim jednym rządku, a jakby to jeden i to 40 złączyło tada, to by było 41. Brawo! Wow, super! Ale to ogarnąłeś szybko, brawo! Brawo, mądry jesteś. Brawo! Księżniczka już się nie może doczekać, aż skoczy sobie na łóżeczko. Ale czeka, aż powiemy jej chodź, tak? Już możesz. Ojejku. Patrzcie, jak rozumie. No. Już możesz. Hop! Brawo. Ojej, weszła! Ale tu jeszcze musi być miejsce na poduszki, księżniczka. Okej, teraz my spróbujemy wszystkie rzeczy. Będę ustrajać pokój. Ja jestem naprawdę sporo. Dobra. Zobaczcie. Nie jest już jak przybierz Adam, na oknie. No właśnie chciałam wyjść na okno. Albo tutaj przyciskać. Aha, no kryształowa kula. Mega fajne! Sam raz na Sylwestra. Okej, okay, mój pokój już jest gotowy. Zobaczcie, jak wygląda. Gotowe, teraz idę wziąć prysznic, no i umyć głowę, a potem pokażę wam moją stróbkę na Sylwestra. Hej! O, Leka jest gotowy pokój na Sylwestra. Może zrobię jakiegoś pranka. Tam są jej zakupy. Ona teraz się sykuje. Mam dużo czasu. Okej, okay, idę coś zrobić. A few moments later. Okej, włosy już ogarnięte, teraz pokażę wam, jaki strój wybrałam sobie na Sylwestra. Okej, zobaczcie. Co to jest? Jakaś koszula, przecież ja tego nie kupowałam! Gdzie mój strój? Mama! No chodź, zobacz, nie mam mojego stroju! Męska koszula! No, jak to męska koszula? No nie wiem, może wzięłaś czyjeś zakupy? No ale jak to? Ty wzięłaś z tej torby? Tak! Nie, Julenka, ja stałam w męskiej kasie, bo było bardzo dużo ludzi w dziecięcym. O nie, pewnie komuś zabrałaś, by zgarnęłaś! No nie, no trudno, znajdziesz w mojej szafie, no ale... No ale jak to się mogło stać? No przepraszam. Matę! No nie! Matę, nie chcę! Nie! Matę! Matę! Zraszyłeś! No! Mały dzień, teraz ją tak. Jeju, ale wiesz co? Tak. Cieszę się, że to był
prank, naprawdę. Właśnie, jak nasz się udał. Wiesz, jak się wystraszyłyśmy. Ty prank, starze, ale wiesz co? Masz pomysł. No. A teraz mam się przebieram w ten strój i zobaczcie, jak wyglądam. To jest, dajcie dla niego łapki. Okej, a oto strój, który wybrałam na Sylwestra. Tak się prezentuje, mi się mega podoba. Pięknie się błyszczy, no i idealnie pasuje na imprezę sylwestrową. Teraz pokażę wam, jakie kupiłam perfumy. Uwaga, uwaga, takie Ariany Grande. Okej, otwieram. I patrzcie, jakie mają piękne opakowanie. Śliczne. I pięknie pachną. Okej, kochani, to już koniec tego filmiku i my życzymy wam super Sylwestra i szczęśliwego!